Ja wszystkie miło wspominam, bo we wszystkich były jakieś zwierzęta poza mną. W Teleekspresie na przykład, poza tym, że orłoś, który nie wiadomo jakim zwierzęciem jest, bo to i orzeł, i łoś, to jednak i chirek wrona był, no było kilku tam takich. Także to już było zwierzęce towarzystwo. W National Geographic mieliśmy bardzo fajną ekipę, bo szefem wydawniczym był wtedy Adam Wilk. W Teleekspresie też mieliśmy Marka Wilka, który czytał, był lektorem. W National Geographic był Adam Wilk szefem, Darek Raczko był redaktorem naczelnym i dwóch redaktorów prowadzących było, czyli Darek Baran i Jarosław Kret. Mieliśmy niezły zwierzyniec. Baran, Kret, Raczko, Wilk. Wszystkie redakcje dobrze wspominam.